smakkujaw.pl Śliwki pieczone na wędzące. Przygotuję dzisiaj doskonałą przekąskę. Będą to śliwki opiekane w boczku, a dla pań dbających o linię będą opiekane w szynce. My tutaj mamy boczek wędzony, pokrojony w cieniusieńkie plastry i podobnie pokrojoną szyneczkę wieprzową. Promujemy produkty polskie i to są polskie wyroby. Oczywiście będą potrzebne śliwki. My mamy śliwki suszone, ale można również użyć śliwek wędzonych. Będzie potrzebna odrobina oleju do posmarowania blachy i na zakończenie, już po upieczeniu, przekujemy każdą śliweczkę wykołaczką. Przygotowanie tej przekąski jest bardzo proste. Zaraz pokażę, jak to zrobić. A zatem zabieramy się do pracy. Zawijamy śliweczkę w taki oto sposób. O, zwijamy i odkładamy. I tak robimy z każdą kolejną śliweczką. I teraz zawiniemy w boczuś. Mamy tutaj bardzo cieniutko pokrojone, więc musimy uważać. O, śliweczka. Boczek mamy pokrojony bardzo cieniutko, więc musimy uważać, ale naprawdę w ten sposób, jak jest pokrojony, to śliwki smakują rewelacyjnie. Kończymy zawijać nasze śliweczki. Jak widzieliście, nie dodawałam tutaj żadnych przypraw, ponieważ i śliwka suszona jest wyrazista w smaku, a boczek wędzony czy wędzona szyneczka są już też odpowiednio przyprawione, a zatem nic więcej dodawać nie musimy. Piekarnik nam się nagrzewa. Ja w tym czasie bardzo delikatnie wysmaruję blaszkę olejem. Smarujemy delikatnie, dlatego że boczek nam się wytopi i nie potrzeba zbyt dużo oleju, ale odrobinkę trzeba przesmarować i teraz wykładamy nasze śliweczki i będziemy je piekli tak około 15 minut, z tym, że po połowie tego czasu, czyli po 8-7 minutkach, zajrzymy, jak nasze śliwki wyglądają i przełożymy je wówczas na drugą stronę i potem kolejne 7 minut i nasze śliwki będą już gotowe. Dopiero po upieczeniu przekujemy śliweczki wykałaczkami. Te śliwki są naprawdę doskonałe, podawane na gorąco, ale równie dobrze smakują jako zimna przekąska. O, śliweczki mamy już wyłożone i zaraz wkładamy do piekarnika. Piekarnik mamy już nagrzany, a zatem wkładamy nasze śliweczki na około w sumie 15 minut, ale oczywiście ten proces trzeba kontrolować. Mamy tutaj cieniusieńki boczek i cieniusieńką szyneczkę, więc może to będzie odrobinę szybciej. Minęło 8 minut, a zatem zaglądamy do naszych śliweczek. One już przepięknie pachną. Wydaje mi się, że można już przekładać je na drugą stronę. O, o, już są idealnie przypieczone, a zatem przekładamy na drugą stronę i kolejne, już teraz może 6-7 minutek, bo piekarnik mamy już nagrzany. Wkładamy śliwki na kolejne 7 minut. Minęło kolejne 7 minut, zaglądamy do śliwek. O, są już rewelacyjnie przypieczone, zatem wykładamy. Wyłączamy gaz. O, przypiekły się tak, jak właśnie lubię. Nakuwamy wykołaczką i przekładamy na talerzyk. Śliweczki mamy już wyłożone, przepięknie wyglądają, cudownie pachną, ja nie mogę się oprzeć, a zatem spróbuję jedną. Śliweczka jest po prostu rewelacyjna, a zatem życzę smacznego.